herbatka. Napijesz się czymś herbatki? Tak. W ciąży się w ogóle nie dowiedziałam o tym. Dopiero jak Szymuś się urodził, to jeszcze usłyszałam takie, że może mu się te ręce wyprostują, że ma dziwne rączki i tylko słyszałam, cesarkę miałam robioną i po prostu leżałam na tym łóżku i tylko słyszałam, jak między sobą tam lekarze rozmawiali i pielęgniarki. No i szybko go zabrali, bo on miał problem z oddychaniem, to był wcześniak. Bardzo malutki, bo tylko 1,7 kg ważył. Ja miałam hipotrofię płodu, więc dwa ostatnie miesiące przeleżałam w szpitalu na patologii ciąży i musiał Szymonek być wyciągany wcześniej ze względu na to, że już przestał przybierać na wadze całkowicie i rosnąć. I było coś nie tak. No i dopiero jak się urodził, to okazało się, że ma chore rączki. Namaluj mi ładną laurkę, dobrze? Szymuś Mizerski to podopieczny Fundacji Pomaga. To mały chłopiec, który urodził się bez kości promieniowych i prawego kciuka. Kciuk jest najważniejszym palcem w dłoni, ponieważ jest odpowiedzialny za ponad 90% jej funkcji. To pewne, że bez sprawnych rączek Szymek niestety nie poradzi sobie w szkole. Proste czynności, takie jak zrobienie kanapki, ubranie się, czy przede wszystkim nauka pisania, są w tym czasie niemożliwe. Co trzeba zrobić z pieskiem? Kto wie? Wszystkie spacery, wszystkie zabawy, wszystkie sprzątania. Mi się wszystko podoba. Sprzątanie ci się też podoba? Tak. To lubisz sprzątać? Tak. Bo to nawet dorośli nie lubią chyba często. Dlaczego ty tak lubisz sprzątać? No bo to jest fajną zabawą dla nas. Marzę, żeby mieć willę z basenem. Super, to jest w ogóle genialny pomysł. I marzę, żeby mama pozwalała nam ściągać co chwilę gry. Aha. W co się najczęściej bawicie? I co lubisz robić? Z Rozalką bardzo często bawimy się w autka. Najbardziej lubię się kąpać, gdy nie ma gipsów, i się bawić. Najczęściej się bawimy w kotki i pieski. Szymek i Kubuś jest kotkiem, a Szymek jest pieskiem, a ja jestem takim właścicielem. Często jest tak, że no, oni czymś się bawią, tutaj siostra z bratem, a Szymuś nie może dołączyć i trochę jest mu przykro, jak patrzy. Często wyjeżdżaliśmy też na basen, jeździliśmy sobie co tydzień całą rodziną, teraz już nie możemy. No dużo rzeczy, że tak powiem, musimy odłożyć na potem. Jak tak jeździsz do tych różnych szpitali, to jak tam jest? Pewnie niełatwo, co? No nie fajnie. Co cię tak najbardziej denerwuje w tych wszystkich szpitalach? Badanie krwi. Po tej pierwszej operacji naszej tutaj w Warszawie, no to miesiąc to był tragiczny. Nie nadążałam mu tak naprawdę dawać leków przeciwbólowych, bo on co 2 godziny wołał, a ja mogłam tylko co 4 mu podawać. Nawet co 6 już później. Więc był duży problem i to bardzo długo. Jeździł na wózku spacerowym, bo nie chciał nigdzie chodzić. Szymek przeszedł w swoim życiu więcej niż jeden dorosły. Zanim szereg operacji, w tym operacja prostowania nadgarstków i operacja kciuków. Wszystkie te operacje wiązały się z ogromnym cierpieniem, bólem i łzami. Niestety, to jedyna droga, żeby Szymek mógł być sprawny w przyszłości. Wiemy, że proces leczenia będzie trwać bardzo długo, a dziś największym wyzwaniem jest jego cena. Najpierw Szymonek miał 2 operacje w Krakowie. Te operacje nie były aż tak drogie, bo płaciliśmy po 15 tysięcy za jedną, 15 tysięcy złotych. Podług tych nie były drogie, ale to i tak dla nas było bardzo dużo pieniędzy. Natomiast za tamte operacje nic nam nie pomogły i szukaliśmy wsparcia, pomocy gdzieś dalej. Trafiliśmy na doktora Paley w Warszawie. To jest doktor ze Stanów Zjednoczonych. On przylatuje tutaj co 3 miesiące i w Warszawie operuje też dzieci od kilku lat.
No i na pierwsze dwie operacje zbieraliśmy prawie 800 tysięcy złotych. Uzbieraliśmy te pieniądze. I jesteśmy już po trzech operacjach, ponieważ jakby przeciągnęło się trochę, za drugim razem nie udało się zrobić wszystkiego. Musiała być powtórka w sierpniu, teraz właśnie była ta powtórka. I zbieramy na kolejną operację, ponieważ Szymonka bolą plecy. Coraz częściej narzeka na to. Jest bardzo dużo takich rzeczy nie do przeskoczenia. Nawet jak zrobimy kciuki, nie sięga rękoma. Bardzo dużo teraz będzie, jeszcze Szymuś idzie do szkoły i będzie musiał pisać. On pisze całym ramieniem. On nie opiera w ogóle ręki. Jest mu przez to bardzo ciężko. Ręka będzie mu się męczyć. Dlatego chcemy, co możemy zrobić i pomóc mu jak najbardziej teraz, dopóki jeszcze jest mały. Tym razem zbieramy na operację wydłużenia kości rąk. Jeżeli kolejny etap leczenia nie dojdzie do skutku, Szymka czeka cierpienie. To zbiórka, w której kluczowym elementem jest czas. Mamy do zebrania ponad 350 tysięcy. To bardzo dużo. Bez tej kwoty Szymek nie przejdzie bardzo ważnej operacji, która uratuje jego przyszłość. Marzę się, żeby skończyło już się to leczenie, bo trwa już to 8 lat długich. Marzę, żebyśmy byli normalną rodziną, żebyśmy mogli normalnie żyć, żebym mogła iść do pracy, a dzieci do szkoły. Tylko o tym.